Kochani, sobota, kolejny dzień naszych wielkopostnych zamyśleń nad Słowem, naszego wzrostu duchowego. Dziś Pan Jezus daje nam wyjątkowy przykład, trudny, ale jakże oczywisty i bliski nam. O czym mówi? O naszej pysze. Ile to razy wynosimy się nad innych? Mówimy, co my to nie potrafimy, jacy to nie jesteśmy. Nawet potrafimy się pomodlić, potrafimy rzeczywiście tak wiele rzeczy zrobić na pokaz. A jakie jest nasze serce? Czy serce jest pełne pokory i oddania Panu Bogu? Faryzeusz i celnik to dwie szczególne postawy. Postawy, które na przemian są obecne w naszym życiu. Raz tak, a raz inaczej. A Jezus zwraca uwagę na to, aby kierować się sercem, aby nie zapominać o tym, co najważniejsze. Oczywiście, zewnętrzny świat, to wszystko, co nas otacza, jest potrzebne, aby doświadczyć obecności Pana Boga, aby w tym wszystkim się zatrzymać. Natomiast nigdy nie możemy zrobić tego, co zrobił faryzeusz w dzisiejszej Ewangelii. Wytykać błędów, pokazywać, umniejszać drugą osobę. Bo każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Każdy z nas na równi jest zaproszony do tego, aby przekroczyć próg swojego kościoła. Nade wszystko próg swojego serca. Aby w nim odnaleźć to swoje miejsce. Miejsce spotkania z Bogiem. I czasem nie potrzeba wielkich słów. Wystarczy obecność. Ale obecność z otwartością i prawdą na to, co Pan Bóg do Ciebie mówi. Dlatego zapraszamy Cię do tego, abyś dziś, drogi bracie, droga siostro, postarał się może przez chwilę pomyśleć, kogo w ostatnim czasie poniżyłeś swoim zachowaniem? Komu sprawiłeś przykrość? Przez swoje słowo? Przez swój czyn? Przez swoją obecność, a może jej brak? Pomyśl o tych wszystkich i za nich się pomódl, aby Pan zmienił serce, aby dał kolejną szansę na miłość.